Siema, cześć, witajcie. Moi drodzy, ja was bardzo serdecznie witam. Z tej strony Nikodem, a dzisiaj nowa seria na kanale, nowy film na kanale Euro Truck. O Jezu, jestem zmęczony. Gdzie ja tutaj teraz dostanę jakikolwiek zjazd, gdziekolwiek? Dobrze, jadę sobie do Bratysławy. Mam 618 km, 8 godzin drogi i jestem zmęczony, więc zaraz powinniśmy mieć jakikolwiek nocleg. A o ile mi wiadomo, Bratysława jest w Słowacji, czy tam w Słowenii, czy kij tam wie gdzie. Moi drodzy, witam was serdecznie. Jedziemy sobie na chillaucie. Nie chcę wiedzieć, ile w ogóle. Godzina 15 drogi mi została do tego. Do całkowitego wyczerpania. No to kurna, mogą być wypadki po drodze, więc. Kiepsko. No, przynajmniej się nie pomylę jak Kuni, że jestem w Ameryce zamiast w Anglii. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, stary. Nie, a tak w ogóle Kuni wrócił na kanał po iluś tam latach nieobecności i. Powitam go gorącymi brawami, że tak powiem. Powitajmy go. Dobra, to teraz trzeba znaleźć jakikolwiek nocleg. Gdziekolwiek, jakkolwiek i. Dobrze, tutaj jest, czyli w okolicach Drezna. No dobra, no do Drezna no to mamy troszeczkę tych kilometrów i mam nadzieję, że uda nam się tak szybciutko. No za. Zarówno zatankować, jak i się przespać. Bo następna stacja benzynowa może być dopiero koło Pragi, tak? Więc. Kiepsko! No, a już 500 km mamy, dobra, widzę radar, więc trzeba zwolnić. No i tym samym. Co tu się stanęło? Halo, wypadek jakiś. No, kolejny radar widzę. Tak, tu jest kolejny radar? Tak, tu jest kolejny radar. Chyba już jestem w Niemczech nawet. Dobra. No i tak sobie jedziemy. Jezu, tunele w Niemczech. Chcę sobie parę DLC sobie wgrać, ale to tam no, w niedalekiej przyszłości wydaje mi się, że sobie wgramy jakiekolwiek DLC, moi drodzy. Więc no, co przyniesie los, tego nie wie nikt. No ale fajnie, że Kuni wrócił i że zainspirowałem go do tego, żeby wrócił na te tuby. Ja w ogóle otworzyłem Patronite'a, ale to o tym w filmie jakimś tam. Nie w najbliższym vlogu, nie, ale. Dopada cię zmęczenie, super. Na pewno nie w najbliższym vlogu, ale w kolejnym vlogu. No to będzie taki vlog informacyjny, że tak powiem. Że otworzyłem Patronite'a i link w opisie będzie. Link już jest nawet w opisie do Patronite'a. Więc możecie być patronami i wesprzeć swojego nieulubionego twórcę. A na pewno nikt nie wpłaci tej mamony panu Nikodemowi, także beka. Nie no, żartuję, dobra, jak daleko jesteśmy od stacji benzynowej? No dobra, jesteśmy przy zjeździe na Lipsk. Okej, dobrze. Czyli zaraz będzie zjazd na Lipsk i trzeba będzie zmienić kierunek. Przejeżdżaj. Chciałbym kierunek zmienić, dziękuję. Wiem, ja powinienem ogółem zacząć we Francji, tak? Gdzie był punkt startowy, ale no przejechałem sobie trochę tych kilometrów. I stwierdziłem, że nie warto i dam sobie na luz i po prostu sobie. Dobra, zjeżdżam. I że po prostu nagram od pewnego momentu, tak? No bo co, będę was zanudzał ciągłą jazdą czy czymś tam innym. Skoro można na przykład takie rzeczy robić. Dobra, wpierw zatankujmy, bo to jest też podstawa, żeby zatankować. No i ile tankujemy? Do pełna, nie? Dopada się zmęczenie. Już? Przekroczenie czasu pracy. Stuwa. Jezu, dobra, no zaraz ten. Bak pełny, superancko. Już będziemy parkować. Koszty paliwa pokrywa pracodawca. Także super. Skoro pracodawca pokrywa koszty paliwa, to spoko. Jakbym jechał na wasze zlecenie, to pewno bym sam płacił za paliwo. Więc to tak też niezbyt. Dobra. Parkujemy. Ile wolnych miejsc?
Ostatnio jak tutaj byłem, to nie było tak tyle tych wolnych miejsc. Dobra. Odpoczynek. Przede wszystkim godzina 22 minuty po północy. Dobra. Jesteśmy pod Dreznem, czyli będziemy potem na Pragę zjeżdżali, na Brno jechali potem i do Bratysławy. Okej, dobra. Zjazd do Drezna za 100 metrów? 1000? Przepraszam? Chyba tak, dobra, bo ja tu zaraz bym zjeżdżał z drogi i dopiero by była afera. A nawet już bym musiał zmienić pas nawet. Także pojedziemy środkowym. A nie, to ja muszę wręcz na Drezno zjechać. Dobra, no tak, przecież ja już skręcam, tak? Tak, ja już tutaj, że tak powiem, zjeżdżam i to jest do Praga Drezno, tak, dobrze. Dobra, uciekniemy się do triku gęsiego, że tak powiem. Czyli wpierdziel na chama. A few moments later. O, dobra, udało mi się. Mogę jechać dalej do Drezna. Znaczy do Bratysławy. Ho, ale super. No i pamiętajcie, tak to się właśnie robi. Jeśli chcecie, jeśli nie wiecie to zrobić, to zapytajcie wujka Nikodema. To są porady, kurna. Jak przecisnąć się pomiędzy kolizjami w Eurotracku. Porada pierwsza. Wpierdziel się na chama. A ludzie mówią, że ja mam sztuczny humor i sztuczny śmiech. A spierdzielać gnoje wstrętne. Ja tu się zajebiście bawię, szczególnie przy... No tutaj to ja już się raczej nie przycisnę. Chociaż. Nie. I co, i będziecie sobie tak stali teraz, co? Ja tu mam pracę do wykonania, ja prze... Co jest? Czemu ja nie mogę przejechać? Zapisz ten gry, ok. Wczytaj grę. 25.01.22.15, ok. Wczytaj. Zobaczycie, magicznie wszystko zniknie, tak? Nie? Ja pierdziule. I możemy jechać dalej do 415 km. Właściwie to gdzie jesteśmy? Jeszcze kurna przejść na czerwonym świetle. Tym bardziej kurna. Będziesz kurde największą cipą na świecie. Gdzie jesteśmy? W Dreznie! A to nie wyjadę. Ruch w tym Dreźnie o godzinie 5 nad ranem. O, pan policjant w porządku pilnuje. Tu. Przechodniów na pasach kontroluje. Tu. Oj, screena zrobiłem przez przypadek. Dobra, tam jest. Dobra, lecimy. No, mam nadzieję, że tym razem żadnej, że tak powiem, kolizji, czy wypadku, czy czego innego nie będzie, nie? O, odpoczynek.
Ale nie przyda mi się, no ile mi zostało 6 godzin, tak no to do tej Bratysławy całej to ja dojadę, no ewentualnie pod Pragą mogę sobie zrobić malutki, ale to malutki odpoczynek. Wtedy w Pradze mogę sobie zrobić, ale to dopiero tam chwila, a właściwie gdzie my jesteśmy? Aha! My to do Pragi bliziutko mamy, zaraz w Czechach będziemy. O ile już nawet nie jesteśmy. No już, granica czeska. Czech Republic. Dzień dobry, dobry dzień. I w ogóle sraty taty kabaty, nie? No, witamy w Czechach, gdzie powietrze górskie jest przecudne. Że tak powiem, tunele czeskie. W ogóle nigdzie się nie spotkałem w Polsce, żeby był jakiś tunel, oprócz taki przejezdny tunel, nie? Nie dłuższy niż, nie wiem, na jakieś dobre 500 metrów. To chyba taki dłuższy tunel widziałem w Warszawie. Ewentualnie w tych takich większych miastach, ale tak to chyba Warszawa jedynie ma takie tunele na swojej drodze, więc tak Lipton trochę. O, coś tu się dzieje znowu. Jakieś wypadeczki, kurka wodna. Albo roboty drogowe. Chodźcie w dupę, 5:50. No, już jesteśmy w Czechach, dobra. To superancko. Potem z Bratysławy bym pojechał do Poznania albo do Szczecina, ale to ja bym sobie zrobił już w kolejnym odcinku. Moi mili państwo. Co wy na to? Taką miniserię z Eurotracka sobie będziemy robili raz na jakiś czas, kiedy nie będę miał pomysłu na film, bo trzeba. Bo tak, no GTA sobie wstawię, będzie nawet dzisiaj już na kanale. Jutro, czyli we wtorek, będzie Minecraft. W czwartek będzie właśnie Eurotrack, czyli ja to nagrywam w poniedziałek akurat. Także no, trzeba się nie umierać. A powiem szczerze, opłaca mi się bardziej live z GTA robić niż ogółem odcinki, bo na live'ach to ja mam po 70 do 100 wyświetleń, tak? A w takim Eurotracku, a w takim odcinku dochodzi mi maksymalnie 30-40, no. Przebłyskach do 50, także no. Nikt mnie nie ogląda, jestem biednym YouTuberem. Nie oszukujmy się. Jakbym Fifu niepewno z kimś ogrywał, no to jeszcze, nie? Ja jestem uważny, jeśli chodzi o mój aparat. 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 O, do Wrocka akurat, James! Pozdrawiam Jamesa, bo znowu się kumplujemy, jesteśmy kurde znowu jak bracia. Pamiętajcie, że nawet bracia się kłócą. Jezu, ale mu dupeli, że ja pierdzielę, Dylewska ma rację. Muszę sobie montażystę znaleźć, bo nie wyrobię. Mam dziecko na głowie, kurka wodna. Serio, ja sobie muszę montażystę znaleźć. W ogóle sobie mam znajomego, który ma na Gogu wieśka. Sobie zainstalowałem wieśka od niego i teraz mamy co? Dał mi po prostu wieśka i tyle. Więc miło z jego strony, że mi dał Wiedźmina. Więc będzie znowu wiesiek grany na live'ach, więc bądźcie, bo live'y z Wiedźmina są na Facebooku, pamiętajcie teraz, na fejsie będą. To wiecie, przelewek nie ma. I tak sobie jeździmy. I zastanawiam się, czy. No nie, no starczy mi energii, ale uważam, że wolałbym trochę odpocząć, chociaż. Nie, no nie opłaca się nawet. Takie stacje benzynowe, tu jakieś straty taty, bataty i sru. Nie, no. Nie opłaca mi się zjeżdżać. A zwłaszcza jak zaraz do Berna będziemy dojeżdżać, no to tym bardziej nie. No, zaraz stówę na godzinę będziemy zapieprzać. Bo to jednak z górki na pazurki. Co to za rejestracja? Wyłączę sobie na chwilę te długie światła. Chcę zobaczyć, co to za rejestracja.
Nie Polska. A myślałem, a ja w ogóle mam jaką? Francuską. Dobra. Także lecimy pod górkę. O 10:30 powinienem być. Aktualnie. Super. Zarąbiście. Jest półgodzinny materiał, nie? Bez kitu. Więcej nawet. Z 40 minut będzie. Ale jestem po tym zimnej Pepsi. Będę se gadał jeszcze z Tomkiem. Ciplorianem tak zwanym. Będzie git. Hasla, hasla, hasla. Rapapara. W ogóle Kuni chciał, żebym z nim coś nagrał. Ale ja ani PS-a nie mam, żeby grać z nim w piłę. Ani nie mam World of Traka. Kuni jedynie Minecraft. No nie no, bo kurno nie mam aż tyle pieniędzy, żeby sobie PS-a nawet kupić, nie? No, jakbym miał kasę, to bym PS-a pobrał sobie i nie wiem, no pograłbym sobie, tak? No w piłę zawsze spoko grać, tak? Ja pamiętam, kiedyś przychodziłem do, miałem kolegę takiego w Krobi, z którym zawsze jak do niego przychodziłem, to na Xboxie graliśmy we Fifkę. I beka była. Potem z moją byłą przyjaciółką. Pozdrawiam Sanderę. Też graliśmy tam u jej siostrzeńca we Fifę. Jest naprawdę fajne czasy grania we Fifkę, naprawdę. Więc taką lamą Kuni nie będę. Chociaż nie, no, na klawiaturze to co innego niż na padzie, tak. A miałem zamysł, żeby sobie pada kupić, kurka wodna. Fajnie by było, żeby pada sobie kupić, naprawdę. Fajny ten. Bo na padzie rzadko gram. Ostatnio grałem no parę lat temu dobrych. Z 3-4. Jest tak trochę Lipton. Ale zobaczcie. 100 km jeszcze mi zostało i 10:25 już będę w Bratysławie, a już chyba nawet Brno, no do Berna zaraz będziemy dojeżdżać, no to kurczę. No w ogóle rokowy kawałek ma powstać o Eurogoodies z mojego wykonania, znaczy mojego, Mikrusa wykonania. Mikrus będzie nagrywał Eurogoodies, piosenkę taką o tej zacnej marce. Więc proszę Quebeca z Mikruska, że on tak się sprzedał dla gier i teraz robi rock. Uważam, że Mikrus bardziej idzie w... Powiem tak, że Mikrus bardziej nadaje się do rapu niż do rocka. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak, ale prawda jest taka, że Mikrus wolałby rap. Wolałby robić to, co naprawdę chce robić, a nie to, co, do czego chce być przymuszany, tak? Znaczy... Nie mówię, że... Śmieszkuję aktualnie. Wiecie, ja kiedyś chciałem być gwiazdą rocka. Jak byłem mały, to przejawiałem jakieś tam zajawki w ogóle, gwiazdożenia i w ogóle chęć bycia gwiazdą rocka, ale to mi gdzieś uminęło z czasem, kiedy poznałem muzykę KN-a i kiedy zacząłem... No kiedy po prostu zacząłem robić ten hip-hop cały, tak? I uważam, że w tym się bardziej odnajduję niż aktualnie w roku. Co nie zmienia faktu, że teraz chcę robić mieszankę gatunków, bo rock i rap mogłyby się naprawdę fajnie sprawdzić. I wydaje mi się, że jakbym zrobił swoje takie własne bity rockowo-rapowe tam w niedalekiej przyszłości oczywiście, to no to może... Czemu nie? Może bym się nawet na tym wybił, ale to nie będzie szło już na jakiś album, tylko tak o nie dla beki, tylko tak o po prostu dla publiki jakiś tam kawałek rockowo-rapowy, tak? To nie będzie ani rock, ani rap i okaże się, że Nikodem wymyślił nowy gatunek, tak? A też tak by mogło być Katowice. Będę mógł sobie potem odblokować tam wschód, zachód i w ogóle. Wracając do tego mojego rocka. Fajnie by było naprawdę, jakbym kiedyś połączył te obydwa style.
Może przy kolejnym albumie, nie wiem, bo aktualnie jestem przy tworzeniu Króla Dram, musi się jeszcze do mnie Troy dograć i przy tworzeniu albumu Epki, przepraszam, Aparat. No. I to by było tyle, jeśli chodzi o moją karierę muzyczną w tym roku. Bo raczej w tym roku już nic nie wydam, w przyszłym też nie planuję nic wydawać, wydaje mi się. Jakby zaraz będę miał 10-lecie YouTube'a i wydaje mi się, że YouTube mi nie przyniesie takich zarobków jak aktualnie tym wielkim twórcom YouTube'owym, tak? I to mnie właśnie martwi, że wyląduję na bruku, chcąc być YouTuberem, raperem, a nie znaleźć sobie jakąś normalną pracę. Więc nie wiem, dupę sobie zepnę, znajdę sobie robotę, a w przyszłości, tak jak Kenke był kiedyś listonoszem, tak teraz jest raperem dosyć dobrym, sławnym, tak. Ma tam jakieś przychody, ma dom, rodzinę, no i jakieś tam profity z tych swoich albumików zbiera, tak, więc ja mogę, kurde, być, nie wiem, kasjerem w McDonaldzie. Reto był tym kasjerem w Big Starze i się z niego śmiali. Ja mogę być, nie wiem, prostym kasjerem z Maca, nie wiem, w Glovo dowozić, albo, nie wiem, w Pyszne.pl. Ludzie się będą ze mnie śmiać, po czym przyjdzie taki moment, że hola hola, ej. On jest raperem, on jest sławny, nie powinniśmy się z niego śmiać. Nie wiem, czy tak... O Jezu, nie wiem, czy tak kiedyś będzie. Miło by było naprawdę, jakby tak było. A czy będzie, tego nie wiem, moi drodzy. O, już czuję zmęczenie, nie? Bo będzie, jak chcę spać, sroty toty, nie? Odkryto miasto Bratysława. Najlepsze jest to, że miałem już... No ej, no jak jedziecie, downy. Najlepsze jest to, że... Że co? Że wjechałem do Bratysławy dopiero teraz. Kosice? XD. Czemu ja się tutaj czuję jak w Warszawie bez kitu? Jezu, kierunkowskaz miałeś się wyłączyć. Jezu, ale ta Bratysława ma tych zakrętów. Boję się, co to będzie, jakbym w Paryżu przyjechał. Ponoć Paryż ma najwięcej rond na świecie, czy tam w Europie, nie wiem. Troszeczkę beka. O, super, już przyjechałem na czerwonym. Grzeszcz nakazuje stać, tak czy siak. O. O tym mówię. Dobra. No i gdzie teraz? Do Prosecco czy gdzieś tam? Odkryto dealera ciężarówek marki Mercedes-Benz. Super. Pospet, o Prosecco, Boże Święty. Prosecco to jest taki ten. Coś włoskiego. Moi drodzy, dobra. Ja już tutaj dostanę tam sześciutko, ładnie, pięknie. Jeśli chcecie więcej Eurotrucka, to zostawcie łapkę w górę, tak specjalnie powiedziałem. Zadowalająco. Ile dostałem? O, minus 6000. No to dostałem 27 koła. No okej, no dobra. Moi drodzy, dzięki wam bardzo serdecznie za odcinek. Jeśli naprawdę chcecie więcej, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba. A ja idę robić miniaturkę do tego, do Minecrafta. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa.